Nie, no tyle Chińczyków na tym czacie, że ja chyba nie nagrywam normalnie. Co to ma być? Czołem! Witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Galzak i zapraszam na kolejny odcinek z War Selection. Powtórkę, którą będziemy dzisiaj oglądać, która jest powtórką z bitwy drużynowej, nadesłał Mati, więc kolejna osoba zaufana, której powtórki mogę nagrywać praktycznie w ciemno, ze względu na fakt, że wiem, że tutaj się będzie po prostu działo. Tak samo jak ostatnio w powtórce nadesłanej przez Limrona i w customowej grze. Znaczy tak, teoretycznie tą powtórkę Matiego miałem także wrzucić w tamtym tygodniu. Miały być dwa epickie odcinki z War Selection, ale po prostu się nie wyrobiłem ze względu na fakt, że w piątek, kiedy miałem to nagrywać, coś jakoś inaczej wyszło ostatecznie. Nie pamiętam już naprawdę, co się działo w piątek. Wiem, to źle o mnie świadczy, ale... Nie wiem, może za dużo wody piję i dlatego zapominam po prostu, co się działo poprzedniego dnia. Ale no dobra, no mniejsza o to. W każdym razie, tak, nie wyszło. No i w tym tygodniu postaram się faktycznie wrzucić dla was dwa epickie odcinki z War Selection. No i zobaczymy po prostu, co z tego wyjdzie. Już wojna się toczy na pierwszej linii frontu. Tutaj Chińczyk, w ogóle patrzcie na to. Patrzcie, ilu oni mają Chińczyków w swojej drużynie. Chociaż nie, ja wiem, aż tak dużo. W sumie jeden, dwóch na pewno. Bo Veku, Mati, Foton i Nopran to jest chyba jedna drużyna. A tutaj mamy dwóch Chińczyków. Mamy Filrs w coś tam i Mrsd. Ale to chyba... Nie, to jeden Chin... Co się dzieje w ogóle? Czy to jakieś in... Co? Bo ja nie widzę, patrzcie, oni piszą na czacie. Ja widzę te ich niki takie krzaczkowe. A tutaj widzę jakieś w miarę normalne te niki. Bo że to dwóch graczy pisze ze sobą cały czas. No, to może być tak. Może być, że to są faktycznie takie same znaczki. To jest dwóch gości, którzy ze sobą piszą. Tak, to prawdopodobnie dwóch tych Chińczyków, którzy grają w drużynie Matiego. Dobra, czekajcie. Wyłączmy tutaj się już naprawdę... What the fuck? Hinol stracił w tym momencie świątynię. On miał świątynię. Czy on... Co tu się stało? On stracił świątynię i on za chwilę straci swój ołtarz, coś czuje. Zresztą po drugiej stronie sytuacja wygląda równie dramatycznie. Mrzdy jest w tym momencie masakrowany przez drużynę przeciwną. Figa Jäger i jeszcze ktoś jeszcze? Nie, on sam po prostu tutaj ciśnie. Nie, jeszcze jakiś Fraction. Fraction, tak, oni też cisną. Pałkarze plus procarze. No i ten gość jest tu po prostu masakrowany. Nopran wysłał wojowników do pomocy, ale to w dalszym ciągu nie wygląda zbyt przyjemnie. No tutaj ostatecznie Hinol zdołał się wybronić, ale no to wygląda naprawdę nieprzyjemnie. No zresztą popatrz się na minimapę. Ja pierdzielę, gdzie oni się rozstawili z tym magazynem? Totalnie na tyłach bazy nieprzyjaciela zbierają żarcie, zbierają rybki konkretnie. No jednak udało się Chińczyka wybronić. Patrzcie na to. Zobaczymy, czy uda się podobnie. Znaczy już ma na szczęście ulepszoną świątynię Mrzdy, ale aczkolwiek wydaje mi się, że pałkarze tej ulepszonej świątyni i tak będą zadawali całkiem spore obrażenia. Znaczy to jest dom starszego, ale no, nie wiem. Ja zawsze mówię świątynia albo ratusz, ze względu na fakt, że nie wiem, to jest przyzwyczajenie z Age of Empires chyba. Tam jak jest Town Center, to jest kurde Town Center, nie? I tyle. Nawet jak to ulepszasz 50 poziomów do góry, to w dalszym ciągu jest Town Center. W sumie w zasadzie w Warcraftie zmienia się nazwa wraz z upgrade'em budynku. A ja i tak nie pamiętam tych nazw. No nie wiem, wiecie, no jak jest główny budynek, to jest główny budynek dla mnie i tyle. Nawet jeżeli jest ulepszony. Mniejsza o to, zobaczymy, bo ta horda czerwonych jednostek nadciąga coraz bliżej świątyni. No sytuacja nieciekawa. Na szczęście tutaj pojawiały się jakieś jednostki do obrony, ale nie jest tego zbyt wiele. No procarze są bardzo potrzebni do obrony przed pałkarzami. To jest najlepsza kontra na pałkarzy. No tutaj, ho, ho, ho. Ale wybronił się Chińczyk, co ciekawe. Zresztą patrzcie na to, on rusza z kurcze z kontrofensywą. Rzecz w tym, że ci Stone Warriorzy wbijają się coraz głębiej. Zresztą to nie są tylko Stone Warriorzy, to są kurcze chłopi. Freezy Toast 5835. On nadciąga chłopami, więc ciekawe, co tu się odwali. Ten Filrsfr, czy jak mu tam, za chwilę poczuje. O, reper, więc coś tu się dzieje niedobrego. Tak, tak, pałkarze podeszli. Okej. Okay. No i jak mówiłem, pałkarze zadają naprawdę spore obrażenia nawet tej ulepszonej świątyni. On na szczęście zdołał coś tam naprawić. No i tych procarzy jest na tyle dużo, że wydaje mi się, że świątynia ostatecznie nie padnie, że tych pałkarzy jest troszeczkę za mało, żeby ubić świątynię. Ale naprawdę problemy na całej linii frontu. W ogóle co tu się odwala? Tower Rush się odpalił w samym środku, jakby
bazy głównego, naszej drużyny, naszego głównego bohatera. No aczkolwiek ten Tower Rush prawdopodobnie nie dojdzie do skutku ze względu na fakt, że tych chłopów broniących jest troszeczkę zbyt wielu i oni zamkną ten Tower Rush bardzo szybko, aczkolwiek straty poniesione zostały naprawdę bardzo, bardzo duże. 5 chłopa, 6 padło tutaj, tutaj padło kolejnych kilku, no a Tower Rush jest nadal kontynuowany, wieże są dostawiane. What the fuck, Freezy Toast przegrywa! Hinol załatwił tego Freezy Toasta. Ja pierdziele, co tu się dzieje? O, Phil zaraz poczuje chyba ból, bo no w tym momencie nadciągają włócznicy w jego stronę. No tutaj ten gość... Ej, czy tu się... Nie, nie, nikt nie zginął z drużyny naszego głównego bohatera, aczkolwiek jest blisko śmierci. Freezy Toast, ten potrzebuje drewna z kolei, on wydał naprawdę sporo kasy. No Hinol naprawdę, trzeba przyznać, że wybronił się całkiem przyzwoicie. Rzecz w tym, że zostało mu 3 chłopa. No nie za ciekawie to wygląda. Phil Rsfry jest w tym momencie oblężony i to tak całkiem na grubo. Do tego stoi tuż koło kolejnego Chińczyka. No zobaczymy, kurczę, te chińskie znaczki, aż oczy pieką od tego, jak się na to patrzy. Ale haha, napisał normalnie, widzicie to? O, to też napisał normalnie, ale po chińsku, nie? No nie wiem, co jest gorsze w sumie, czy chińskie znaczki, czy jak ktoś pisze niby normalnie, ale po chińsku. Bo widzicie chińskie znaczki, no i od razu w ogóle nie zwracacie na to uwagi. A widzicie tymczasem normalne napisy i próbujecie to czytać, a to się okazuje, że to jest, wiecie, taki niszczący mózg język, no i którego po prostu nie da się zrozumieć. No i właśnie, i cierpicie, próbując to przeczytać, a nie da się tego przeczytać, nie? Więc właśnie, nie wiem, co jest gorsze. Tutaj ten magazyn, co ciekawe, nadal stoi, rzecz w tym, że chłopi totalnie chillują, oni są daleko od swojej głównej bazy i stwierdzili, że a i tak nikt nas tu nie skontroluje, nikt nas tu nie przymusi do roboty, więc my sobie postoimy i poczekamy. Zobaczmy, jak sobie nasz Hinol tutaj radzi. No on żyje i to jest jedyna w zasadzie cecha, którą w tym momencie można mu przypisać. No i ostatecznie Phil zdołał się wybronić. 749 punktów życia na głównym budynku, na domie starszego, domie starszego. No kurczę. O! O kurde, on chyba nie przeżyje. O ja pierdziele, nie przeżył. Mrst ginie i to brutalną błyska... A to pizza gra tutaj! Ej, to jest gość z topki w tym w War Selection. Generalnie, czy zwykle bywał. Nie wiem, jak w tym momencie wygląda sytuacja, bo szczerze mówiąc, już przestałem się za bardzo interesować... no wiecie, topką i w ogóle rankingami i rankedami, no i tak dalej, aczkolwiek obiecuję wam, że jeszcze albo w tym tygodniu, albo w przyszłym będzie jeden mega epicki, mega top rankedzik w War Selection. What the f... Co się dzieje? Ej, on wyszedł po prostu. Przypominam, że dalej w sprzedaży są dwie moje książki, W obronie wypraw krzyżowych i krucjaty, a Sprawa Polska z 2019 i 2020 roku, wydane nakładem wydawnictwa Prohibita. Możecie je nabyć na stronie księgarni Multibook lub bezpośrednio u mnie, pisząc do mnie priwa na Discorda, Facebooka, gdziekolwiek. Druga sprawa, możecie także nabyć moje modele 3D, które drukuję i sprzedaję w moim sklepie Allegro. Wszelkie linki znajdziecie w opisie. Dostępne są także pliki STL, czyli pliki umożliwiające wydruk tychże modeli. Nie musicie kupować fizycznych modeli, możecie kupić, jeżeli macie drukarkę 3D, pliki do ich wydrukowania i wydrukować je sobie na własnej drukarce. To z kolei jest dostępne na moim sklepie na stronie Kult. A jeżeli chcecie po prostu te modele pooglądać, to zapraszam na mojego Instagrama. Oczywiście wszelkie linki znajdziecie w opisie. On po prostu wyszedł. I ci włócznicy cisną dalej. Sytuacja nie jest za ciekawa, ze względu na fakt, że tak, teraz w tym momencie jednego gracza przewagi ma drużyna przeciwna. To jest jedna sprawa. What? Ile taranów tu się robi. A druga sprawa, ale to jest duży problem, jest dużo łuczników. Starany prawdopodobnie tego nie przeżyją ostatecznie. Druga sprawa to to, że ten Chińczyk, czyli kolejny gracz z drużyny naszego... Ej, on w sumie robi jednostki. Nie, to nie on. Tak, nie, to nie on. Ten Chińczyk, który przeżył, on w zasadzie nie ma nic. On kompletnie, on nawet świątyni nie zbudował. Znaczy zbudował, ale stracił, nie? Więc on w tej chwili nie ma kompletnie nic, więc no sytuacja jest taka, że tak naprawdę praktycznie bez 3 graczy gra drużyna naszego głównego bohatera, a tymczasem przeciwnicy tylko jednego gracza stracili. No i to jest bilans bardzo dla naszego głównego bohatera i jego drużyny niekorzystny. Więc cóż, zobaczymy, co z tego wyniknie, szczerze powiedziawszy. No jak na razie...
Wygląda to naprawdę niedobrze. Ci chłopi nadal sobie chillują, co jest ciekawe w zasadzie. No tutaj wojna trwa w najlepsze. No, mówiłem, że te tarany zginą bardzo szybko i nie przepchnął. No i w zasadzie miałem rację, bo te tarany zginęły bardzo szybko. Rzecz w tym, że zaraz na ich miejsce pojawiły się nowe. No i tutaj jest tym razem dużo większa obstawa. Jest sporo łuczników, sporo ciężko zbrojnych włóczników. Mati potrzebuje żarcia. O, proszę, proszę. No, Pran zdesantował się. No bo właśnie, nie powiedziałem ani słowa o tym, jak wygląda mapa. A to jest mega ciekawe, jak ta mapa wygląda. Zresztą jak spojrzycie, to sami będziecie dobrze wiedzieć. Bo mapa jest podzielona praktycznie na pół. Rzecz w tym, że druga wyspa jest totalnie niezamieszkana. Czy na tej pierwszej wyspie... Właśnie, nie przyjrzałem się, jak wygląda sytuacja z surowcami. A jak tak jadę, tu jest trochę żelaza, okej. Tu jest trochę żelaza. Ale no wydaje się, to jest kamień na pewno. Znaczy tu jest zmieniony. O, tu jest jakieś żelazo. No i w zasadzie, okej, tu coś jest. Nie no, troszkę tego żelaza jednak jest. Powiedzmy sobie szczerze, tu jest jakaś miedź. Okej, no tutaj na razie tylko dwie wieżyczki zniszczone, więc ofensywa zamknięta. No i ofensywa przeradza się natychmiast w defensywę. Rzecz w tym oczywiście, no że no tu Azja króluje generalnie wszędzie w War Selection, jak widzicie. Po całej rozciągłości mamy praktycznie Azję. No tylko tutaj widzę, że jakaś Europa się robi, chociaż czy to? Tak, to się robi Europa. Foton robi Europę, a generalnie gdzie nie popatrzycie, tam jakiegoś Azjaty na pewno zobaczycie. Ze względu na fakt, że no po prostu Azja gra się... Znaczy Azja ma mega tą zaletę, że jest w stanie bardzo szybko przerzucić się z... patrzcie, gość Keydrop pewnie... Ki się pisze przez E, nie? Przez on napisał przez A, to jest Keydrop, okej. Okay. No okej, okay, w porządku. Tak, w każdym razie... gdzie się nie obejrzycie, zawsze jakiegoś Azjatę tam zobaczycie. No ze względu na fakt, że Azja jest w stanie bardzo, bardzo szybko przerzucić się jest bardzo szybko w stanie wyprodukować dużą ilość jednostek wojskowych. Więc jeżeli oni mogą spokojnie robić wiecie, produkcję, techa i tak dalej, i nagle jak się pojawia zagrożenie, mają budynków produkcyjnych dostatecznie dużo i nagle z niczego robią bardzo dużo armii. To jest mega jakby skuteczne ze względu na fakt, że wiecie jak jest w RTS-ach. W RTS-ach jak idziecie w wojsko, a przeciwnik idzie w techa, to przeciwnik wygrywa w dłuższej perspektywie czasu, jeżeli wy tym wojskiem nie zrobicie tak jakby żadnej jakby wartości dodanej. Czyli jeżeli nie zabijecie mu chłopów, nie utrudnicie mu produkcji, wydobycia, nie zniszczycie go na przykład tą armią, no to wtedy on wygra ze względu na fakt, że dużo szybciej zrobi techa, dużo będzie miał lepszą, mocniejszą ekonomię. Więc generalnie celem zasadniczym w RTS-ach jest, znaczy w sumie no nie zawsze, nie, ale generalnie jakbyście stali grając jeden na jeden, jeden gracz robiłby armię, a wy robilibyście tylko ekonomię, to automatycznie byście wygrali, praktycznie automatycznie, nie? Jakbyście tylko stali, nie? Jeżeli by was tą armią nie atakował, bo mielibyście po prostu mocniejszą ekonomię. No wiecie o co chodzi, nie? Więc na tym generalnie w RTS-ach rzecz polega, żeby jak najmniejszym wysiłkiem militarnym, jak najmocniejszą ekonomię zrobić tak naprawdę. Oczywiście to zależy jeszcze od RTS-a, w którego gramy. W Warcraft 3 na przykład sytuacja wygląda troszeczkę inaczej. Warcraft 3 jest mega oryginalnym RTS-em, więc... tak, w sumie Warcraft 3 to jest jedyny RTS, który faktycznie się mocno odróżnia od całej reszty, szczerze powiedziawszy. Kurczę, tak dopiero teraz do mnie dociera. Ale w zasadzie nic zaskakującego. Tak, także... Także na tym generalnie rzecz polega i dlatego Azja jest mega mocna, bo możecie sobie pompować ekonomię na maksa i jak nagle pojawi się zagrożenie, zbudujecie tylko budynki militarne, jak nagle pojawi się zagrożenie, możecie nawet zdelejtować tam 20 chłopa i zrobić na ich miejsce po prostu armię w przeciągu kilku sekund. Więc to jest mega, mega mocne. To jest mega mocne, bo korzystacie z tego jakby... że jesteście w stanie zrobić dużą ilość, patrzcie, ten Chińczyk nadal żyje, dużą ilość jakby ekonomii, mocną ekonomię, korzystacie z tego, a w razie potrzeby tylko robicie sobie militarkę. To jest mega, mega, jak wspomniałem, mocne. Dobra, odrobinę przyspieszę, bo tu na razie jest takie dosyć stanie w miejscu, aczkolwiek no wojna trwa cały czas, jak widzicie. No i na morzu też się dzieją rzeczy. Galery mijają się tutaj z dżonkami. No i co ciekawe, drużyna czerwona też się zdropiła tutaj, a tymczasem drużyna żółto-zielona w zasadzie, tak ją chyba można nazwać,
No na razie nie ekspanduje na tej wysepce za bardzo. Dużo większą ekspansję robią w tym momencie czerwoni. No ale robiąc tą ekspansję, oczywiście nie pracują chłopi. Mają idle time wymuszony. No patrzcie, tego woja jest naprawdę dużo. Mnóstwo łuczników, aż i garu w zasadzie. Pojawiły się też balisty i udało się poprzepychać tutaj te wieżyczki. No i za chwilę cała ta armia zacznie się dobierać do tych baraków. No rzecz w tym, że świątynie postawione zostały przez tych graczy naprawdę tak w rozsądnej odległości od linii frontu. Więc no tutaj przepchnięcie tej produkcji militarnej wcale nie oznacza oczywiście zwycięstwa. Tutaj nadal chillują sobie chłopi, oni kompletnie nic nie robią, odpoczywają, bo to pewnie chłopi gościa, który zginął. No jasne, że tak, no okej, okay. Wszystko jasne. Okej. Okay. No, patrzcie na to, Chińczyk zrobił wreszcie techa, rzecz w tym, że on świątynię też wycofał. Muszę sobie wziąć wodę, bo mój głos za chwilę odmówi posłuszeństwa. A tu coś czuję, że jeszcze się rzeczy będą naprawdę działy. Dobra, odrobinę przyspieszę, bo tu no, generalnie drużyna naszego głównego bohatera przepycha, bo tu widzę, że na plecy coś się zdropiło, no ale jest chyba wystarczająco dużo jednostek i budynków. Chociaż zobaczymy, wcale nie powiedziane, że tak jest. No i dżonki wpadają na plecy, to może być nieprzyjemne. Jeżeli się tego nie pobroni, one mogą naprawdę poniszczyć sporo budynków. No już nie wspomnę o tym, że poniszczą na pewno sporo wydobycia, jeżeli chodzi o rybki. No ale galery odpowiadają i też pozatapiały sporo okrętów. Tylko, że nie wciskają się dalej. Galery się z całą pewnością próbują w tym momencie wycofać i pobronić linię brzegową. Okej, no tutaj widzę, że ci samuraje razem z Ashigaru sieją zniszczenie. O! Murowanie świątyni na szybkości widzę, że tutaj odchodzi. Tak, bo ta świątynia jeszcze nie jest w średniowieczu. Więc te jednostki mogłyby ją naprawdę bardzo, bardzo szybko zniszczyć. Świetna reakcja tutaj tego chińskiego gracza. Bardzo dobrze, a patrzcie, jakie oni mury szybko niszczą. Bardzo dobrze się tutaj zastawił. No i zachował przy życiu świątynię, bo byłoby to naprawdę bardzo trudne do wybronienia. Tutaj jak wygląda sytuacja? Produkcja zniszczona. Tak jak mówiłem, przepchnięte, udało się przepchnąć. Jednak nie, jednak te dżonki zostały zostawione, okej, no, niech będzie. Same sobie chyba, nie? Och, nieważne. Oj. Ale rzeź niewiniątek tutaj. Oj, ileś tych chłopów namordowanych w tym miejscu przez samurajów. Po 5 fragów. Po 4, 3, 6. Ja cię nie mogę. No tutaj rzeź straszna się odbyła. Przy tym lesie masowy grób, masowa mogiła, kruki żrą z tej sterty zwłok. Zrobię screenshota, może nie zapomnę dodać na ekran główny. Na miniaturę znaczy się. Okej, okay, no tu się udało poprzepychać, to jest z całą pewnością duży plus. Szczególnie, że tu za chwilę może zostać frakszona, zniszczona kuźnia. Chociaż patrzcie, nie, jednak broniących jednostek jest naprawdę dużo. Okej, chyba tu się uspokoiła sytuacja, tutaj Chińczyk żyje. Dobra, więc ja biorę wodę, a wy sobie poglądajcie, jak się naparzają. No tak, dobra woda. Oj, dobra. No i mówiłem, o tym właśnie mówiłem. Oni są w stanie, Azja jest w stanie zrobić w przeciągu kilku sekund armię ogromną. No zobaczcie na to, ile wojska tutaj nadciąga i jak szybko oni byli w stanie pokryć tą lukę, która tu powstała. To jest nic dziwnego, że wszyscy grają Azją. Naprawdę nic dziwnego, że wszyscy grają Azją. No w sumie kłamie, że wszyscy, bo tutaj był jeden gość, który gra Europą. No ale poza nim wszyscy grają. Okej, jest jeszcze drugi gość, który gra Europą i który już w tym momencie wbija powolutku Francję. No na tej wysepce na razie, chociaż patrzcie, czerwoni powoli zaczynają ekspandować. Kurczę, ale mnie naszło, żeby zagrać sobie znowu w Age of Empires 4. Musimy wrócić do tej gry. Tylko, że ja strasznie jestem teraz warzywny w Age of Empires 4, więc przypuszczam, że to może być ciężkie doświadczenie. No ale cóż. Chciałbym odpalić w Age of Empires 4 jakąś customową grę, w której byłoby większa, w sensie customową drużynówkę, w której byłoby więcej graczy niż 4 na 4. Żebyśmy mieli troszeczkę porównanie z War Selection.
wiecie, no, i w Warcraftie 3 też chciałbym to coś takiego zrobić, żeby zrobić grę, powiedzmy, 8x8. W Warcraftie 3, czy coś takiego w ogóle jest wykonalne w Warcraftie 3? O jacie, ale tu siadło trafienie z wyrzutni rakiet. Ale ono chyba nie zadało. Okej, no 7 fragów. No, tu 10 chłosza zrobiła, więc... Okej, na razie sytuacja wydaje się uspokajać. Oj, niedobrze, jednak chyba nie. Widzę, że lekko zbrojni się pojawili. Tutaj wyczyszczone. Dobra, przyspieszamy. Na razie się nic nie dzieje, to przyspieszę, bo to może być długa, długa gra. Okej. Tu znowu na linii frontu zaczyna się wojna. Tutaj zaczęły się. Tutaj nadciągają okręty wojenne, czyli no już jednostki z późnego średniowiecza. Okej, tu jakiś murek został przeciągnięty. No i widzę, że ulepszają się jednostki w lekkozbrojnych. Więc tu za chwilę ta kawaleria też ruszy. Tak, no zapingowane to na pewno. To jest mega groźne z całą pewnością. No tutaj przynajmniej jest jakaś, ale patrzcie, ile woja drużyna czerwonego tutaj wyprodukowała. Więc to może być naprawdę ciężka przeprawa. W sensie ciężko może być to wybronić. Mnóstwo wojska tu jest. Rzadko się... bo przecież teraz jest podwójny chyba limit populacji w ogóle. 160. No to jest chyba podwójny limit populacji, to jest średnie miecze. Ciekawe. No, patrzcie, jak to szybko rozsiekało te żółte jednostki. Wygląda to mega groźnie w tym momencie. Najgorsze jest to, że tutaj... Nie, no dobra, ja mówię, że blisko są świątynie, ale w zasadzie całkiem blisko. Chociaż, ja wiem, nie. Odległość jest spora. Problem polega na tym, że po prostu nie ma tutaj niczego po drodze. O jacie. Ależ to szybko pada. Teraz wydaje mi się, że granie w średniowieczu i późnym średniowieczu jest jeszcze bardziej wydajne ze względu właśnie na tę zwiększony limit populacji. Bo jakby teoretycznie wychodzimy na zero, bo zwiększony limit populacji mają obie strony, nie? Ale w praktyce jesteście w stanie szybciej niszczyć budynki, no i przede wszystkim to, nie? Jeżeli już się przebijecie, to jesteście w stanie dużo szybciej zniszczyć budynki. Bo po prostu macie dużo większą armię, nie? Okej, no tutaj jednak poginęło sporo tych czerwonych jednostek. Aż tu jeszcze są halabardnicy. Halabardziści? Ohoho! Ależ te okręty wojenne się wbiły głęboko w te struktury. No, sieją zniszczenie, trzeba przyznać. Pojawiły się też galeony, ale to na razie jest jeden okręt. Dobra, oszukuję, bo tutaj jest dużo więcej galer. I są jeszcze okręty z bombardami, które no potrafią robić robotę. To są też jedne z moich ulubionych jednostek. Okej, no tu lekko zbrojna kawaleria. Rzecz w tym, że już są włócznicy do obrony i azapowie. Więc no kawaleria z nimi z całą pewnością nie chce mieć do czynienia. No ale tu wygląda to mega nieprzyjemnie. Dobra, odrobinę przyspieszę. To na razie zniszczenie budynków, ale kurczę, to mega nieprzyjemnie wygląda. Jakiś misiek widzę, że też robił szkody. No i ta kawaleria wbija na żółtego. Na tego żółtego Chińczyka, który tak się wybronił na samym początku. No ale który teraz z całą pewnością nie ma, nie przeżywa na pewno chwili triumfu. Okej, mamy Turcję, mamy Francję po stronie głównego naszego bohatera, i Indie. Na razie okej, tu też kolejna Francja pyka, więc mamy dwa razy Francję, Turcję i Indie. No czerwony, tymczasem drużyna czerwonego, czerwona drużyna w zasadzie ma bardzo dużo jednostek średniowiecznych i przebija się coraz bliżej tych świątyń, więc może być nieprzyjemnie. Chociaż tu już w tym momencie, aha, to robotnicy, myślałem, że to jakieś jednostki, no. Nie wygląda to za ciekawie, szczerze mówiąc, a tutaj nie ma za bardzo czym tego bronić. Nawet żadna wieżyczka nie została, patrzcie, tam ma 13 fragów w ogóle narąbane. Zobaczmy, jak wygląda, no okej, mamy dwa razy Chiny po drugiej stronie. I na razie chyba tyle, więc jeżeli chodzi o ilość IR, to drużyna naszego głównego bohatera ma zdecydowaną przewagę. O tym właśnie mówiłem. Okej. Tutaj też militarka się robi. Na tej wyspie drugiej, co ciekawe. No i podchodzą. Nieprzyjemnie się zaczyna tutaj robić. Podchodzą coraz bliżej. Tutaj nie ma kompletnie czym tego bronić. To podchodzą, oni już wbili, kawaleria wbiła tutaj naprawdę w dużej ilości, na szczęście poginęła od włóczników, no ale idle time z całą pewnością wymuszony. No, ciekawa sytuacja w zasadzie, ze względu na fakt, że tak, przewagę technologiczną ma drużyna naszego głównego bohatera z całą pewnością. Tymczasem przewagę militarną na tę chwilę
i przewagę ekonomiczną, przypuszczam, że też ma drużyna przeciwna, ze względu na fakt, po pierwsze, że mają zdecydowanie więcej graczy, mają dwóch graczy więcej formalnie, a nieformalnie mają trzech graczy więcej, ze względu na fakt, że ten Chińczyk, no on nadal, przypuszczam, że jest trochę w plecy. On ma średniowiecze. I tak ma średniowiecze, to i tak niezła sytuacja, szczerze mówiąc, biorąc pod uwagę okoliczności, w jakich on funkcjonował przez całą większość części, jakby większą część gry. Okej, okay, on nadal chińskie znaczki tam gdzieś stawia na czacie. Wkurza mnie. Chłopi, czy oni dadzą radę razem z wieżyczkami wybronić? Okej, okay, no pierwszy żołnierz się zrobił samodzielnie. Tutaj już jeden frak nabił. Kurde. Twardy sukinsyn, nie? O, jest drugi. Jest ich dwóch teraz. No nie wygląda to za dobrze, ale prawdopodobnie się wybronią. Teraz byle na ekonomię jakichś dużych strat nie do... What the? Co się stało? Figa Jager przegrał. A gdzie on w ogóle był? Co się stało? Tutaj był, ale nic go nie zabiło. On po prostu zginął. On po prostu wyszedł, w sensie. No na 100% nic go nie zabiło. Nie widzę ani okrętów, ani piechoty, ani trupów, które by tu leżały, więc on po prostu wyszedł. Jakim sposobem, gościu? On chyba zepsuł, kurczę, swojej drużynie grę, naprawdę, bo w tym momencie sytuacja, jeżeli chodzi o ilość graczy, się wyrównała. Znaczy, ja coś chyba źle liczyłem, bo było... Nie, no tak, oni mieli dwóch straconych, tutaj był jeden stracony i jeden u nich nie grał, więc mieli praktycznie dwóch graczy w plecy. Ale w dalszym ciągu ta ofensywa wygląda mega groźnie. Ten Chińczyk ma ogromne problemy... Tak, to Chińczyk, to Chińczyk. Ma ogromne problemy. Wyrzutni rakiet już strzelają po pałacu. Tutaj zaraz obok jest ten pałac drugiego Chińczyka. Więc coś czuję, że to się może faktycznie źle skończyć. Chińczyk prosi o pomoc. Zobaczymy, czy zostanie mu jakakolwiek pomoc wysłana. No bo tutaj też były spore problemy z tymi halabardami. Okej, okay, robi się pierwsze lotnisko, ale to... Coś czuję, że... Wow! Okej. Okay. Do obrony też swoją wyrzutnię rakiet odpalił, tylko nie wiem, dlaczego ona strzela po własnym budynku. Ale nie, no chyba nie zadaje jakiegoś friendly fire'a zbyt dużego. Okej, okay, pojawili się dragoni. Nadciągają żołnierze Fotona. Okej, okay, to jest jedyna... 5-6 żołnierzy on był w stanie wysłać. Okej, okay, 8. To jest jedyna obrona, jaka chyba zostanie wysłana temu Chińczykowi. Więc tym dwóm Chińczykom w zasadzie. Więc nie wygląda to dobrze, mimo tego, że ten gość tutaj wyszedł z niewiadomych przyczyn kompletnie. No, pytanie, czy oni się tu wybronią. Teoretycznie biją niby w nich tylko 3 wyrzutnie rakiet. Były 4, ale jedna została zniszczona przez żołnierzy, więc ci żołnierze samobójczym rajdem wykonali kawał dobrej roboty, bo jednak jedna mniej wyrzutnia rakiet to dużo. Problem polega na tym, że tutaj też idzie kolejna ofensywa. Naprawdę drużyna naszego głównego bohatera została zamknięta takim wąskim cypelku, no pomijając oczywiście... O kurde, jednak na tej wyspie to oni się solidnie zaczęli rozbudowywać. Mnóstwo uniwersytetów postawionych właśnie tam i to jest mega dobra decyzja, biorąc pod uwagę fakt, ile oni terenu stracili na tej głównej wyspie. Więc tutaj zostaną prawdopodobnie tylko świątynie i produkcja militarna, a tymczasem cała ekonomia zostanie przerzucona gdzieś tutaj. No, ciekawa sytuacja. Szczególnie, że czerwoni nadal nacierają, ale pojawiły się już słonie z KM-ami, więc słonie z KM-ami z tak dużą ilością piechoty powinny sobie poradzić, aczkolwiek no, mamy jakieś 1, 2, 3 działa średniowieczne. Więc no, działa z kolei kontrują słonie z KM-ami, no i coś czuję, że ten Chińczyk jednak tego nie przeżyje. Kolejne lotnisko jest stawiane, bardzo blisko. O, magazyny wyglądają inaczej z tego, co widzę. Wyglądają dużo ładniej, trzeba im to przyznać. No i Chińczyk ginie, on nie przeżyje. Patrzcie tutaj, jedna wyrzutnia padła od czegoś. Ej, naprawiaj. Masz czym naprawiać? On może to przeżyć jeszcze. Idą chłopi naprawiać. 120 HP! Idą naprawiać! 80.
7, 20! Było z 17! Oni to naprawili! 70, 14 HP! Nie, nie! Ja pierdzielę blisko. No i coś czuję, że ten Chińczyk też za chwilę padnie. Chyba, że tu jakieś samoloty, balony bojowe. Tak, 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 balony bojowe oczywiście zostaną odpalone. Okej, tu słonie z KM-ami pobroniły, tak jak mówiłem. Działa średniowieczny jednak nie dały... Aha, bo tutaj mamy jeszcze sporą ilość KM-ów. Więc no tak, tutaj mają na tyle dobrą sytuację, że już się nie powinni chyba tym martwić. Problem polega... Patrzcie na to i ten... Ej, czy ten Chińczyk zasłużył na MVP? Spójrzcie na to w ten sposób. On zabił jedynego przeciwnika w grze, w drużynie przeciwnej i przeżył, będąc na pierwszej linii frontu, i to w tak złych okolicznościach. Chociaż, wiecie, mówię przeżył, mimo że on nie powiedział, że przeżyje. Ale jeżeli on to przeżyje, to powiem wam szczerze, no nie wiem, czy MVP można dać graczowi, który, wiecie, tak dużo stracił na początku i on przez większość gry nic nie robił. Ale jednak mimo wszystko faktycznie zabił jedynego gracza w drużynie przeciwnej, który zginął. Bo drugi gracz po prostu wyszedł z niewiadomych przyczyn. No, straciłeś przyjacielu w moich oczach. Znaczy, tak, nie zaskakuje mnie to, że wyszedł. On chyba wyszedł, nie został zniszczony, nie? Nie zaskakuje mnie to, że wyszedł. Bo on nie miał praktycznie nic. Więc on by się tutaj już własnej drużynie za bardzo nie przydał. Ale z drugiej strony szkoda. Okej, trochę przyspieszam, to już pół godziny na liczniku. No a gra się dzieje w najlepsze. O, dużo okrętów wojennych nadciąga. No tak, i oni faktycznie będą się tutaj bronić na wąskim cypelku. Rzecz w tym, że no chyba faktycznie technologicznie mają niewielką przewagę, aczkolwiek tutaj... Tu są trzecie Chiny, ej! Tu są trzy razy Chiny w drużynie przeciwnej. Chiny, Polska, Francja... Jakaś Rosja gdzieś była, wydawało mi się. A może mi się tylko wydawało. Dobra, no tutaj zgrupowanie czerwonych jest naprawdę duże. Okej, okay, okręty wojenne też wbijają na plecy. Kutry z KM-ami próbują stawić im czoła, ale to nie wychodzi za dobrze. Przyspieszamy. No mnóstwo woja, naprawdę. Ten zwiększony limit populacji, szczerze mówiąc, podoba mi się ta decyzja. Bo faktycznie mamy tego woja sporo. Aczkolwiek, czy to jest aż tak dużo w porównaniu do tego, co było wcześniej? Ciężko powiedzieć. Muszę zagrać w War Selection, no dawno nie grałem, ale... Kiedy ja to zrobię, kurczę? Okej, działa średniowieczne, odpaliły się. Jakieś pierwsze strzały, ale no odpaszli, tu jest KM-ów do obrony. To jest jeden gracz, który te KM-y wystawił, 20 KM-ów. Tu słonie z KM-ami jeszcze dodatkowo. Więc mamy pierwsze starcie na linii frontu. Na nowej linii frontu. Patrzcie, jak oni, ile, jak mało miejsca im zostało w ogóle. Zresztą na tej drugiej wyspie też teoretycznie po terenie patrząc... Po kolorze terenu patrząc, to czerwoni mają przewagę, aczkolwiek wydaje mi się, że zdecydowanie więcej terenu zdobytego mają jednak no, żółci, żółto-zieloni. Okej, okay, no mamy starcie dział z KM-ami. Jak na razie wydaje mi się, że tutaj obrońcy wygrają to starcie, nawet pomimo tych wieżyczek, czy co to tam, wieżyczki, nie? Działa prawdopodobnie popadają. No tutaj tarczanki przeciwlotnicze, coś tam. No i tak, przepchnięci czerwoni. Tak jak się spodziewałem. Wieże z KM-ami się rozstawiają w tym momencie. Wieżyczki z KM-ami. No i tak to wygląda. Palam na przyspieszeniu. Na razie jest, no, przepychanka. Ale żółci zdecydowanie wygrywają tą przepychankę. Nawet pomimo tego, że tego czerwonego wojska jest naprawdę dużo. Patrzcie na to. To żółci zdecydowanie wygrywają to szczególnie, że mają... A, to lekkie działa. Myślę, że to kosy śmierci. Nie, nie. Chałubice, lekkie działa, KM-y, balony i to w zasadzie tyle. No, jeszcze mamy karabiny maszynowe. No właśnie, KM-y, nie? Po drugiej stronie taczanki przeciwlotnicze
i mnóstwo chińskiej milicji, ale no chińska milicja nadzieje się troszeczkę na te KM-y, przypuszczam. Faktycznie tych Chińczyków jest dużo, jest 3 graczy chińskich, ale... Tutaj walka trwa? Nie, tutaj walki nie ma żadnej na po tej stronie. Po tej stronie wody. Okej. W sumie jak wygląda sytuacja z graczami? W tym momencie jest 4 na 6. No, no duża przewaga. Rzecz w tym, że 3 to Chińczycy. W sensie Chiny jako frakcja. Myślę, że tego może być troszeczkę za dużo, że Chiny nie będą w stanie jakby udźwignąć walki z innymi frakcjami. W sensie, jeden Chińczyk jest spoko, bo on jest w stanie tej milicji naprodukować naprawdę dużo, ale 3 Chińczyków to będzie chyba... No patrzcie, tu jest dużo, tu idzie dużo milicji, ale jakby oni się jakoś spróbowali zgrupować, tylko że to w dalszym ciągu, ja myślę, że te działa KM-y to spokojnie zaorają w 3 sekundy. Tarczanki przeciwlotnicze też są niszczone, naprawdę dobra kompozycja armii tutaj po stronie drużyny naszego głównego bohatera. Jest wszystko, co powinno być, a tymczasem po drugiej stronie tylko milicja i tarczanki, więc no... To nie jest chyba dostatecznie dużo. Okej, tu jakieś kutry z KM-ami się jeszcze grupują. Na drugiej wyspie na razie... O, na drugiej wyspie też czołgi się odpaliły. Lekkie czołgi, zobaczymy, czy uda się poniszczyć to wydobycie tutaj. I produkcję też w sumie. Okej, no pierwsza linia... Idzie śmiało do przodu. Brama pada, mury padają, słonie wchodzą przez szczeliny, które powstały. No i mamy dużo milicji chińskiej. Zobaczymy, czy milicja chińska będzie w stanie zatrzymać tą ofensywę, poradzić sobie ze słoniami. Bo tu jest tylko i wyłącznie milicja i taczanka. To co to jest to? Oto. Aha, milicja, okej, tylko że nie chińska. Znaczy może chińska, ale średniowieczna. Nie, to nie chińska. Okej, no przebijają się i są bardzo blisko w tym momencie pierwszego Chińczyka, więc nie wygląda to za dobrze, bo nie bardzo jest to tą ofensywę i czym zatrzymać. To są tylko tarczanki przeciwlotnicze praktycznie. A milicja no z taką kompozycją armii nie radzi sobie najlepiej, więc coś czuję, że drugi Chińczyku, kończysz grę. Oddajesz fartucha. No i oddał. No już w tym momencie mamy tylko jednego gracza przewagi. Ale nie widzę za bardzo potencjału, w sensie po drugiej stronie, który byłby w stanie zatrzymać tą ofensywę. Nie widzę, szczerze powiedziawszy. I coś czuję, że to może być nawet GG, że ta jedna duża ofensywa może grę skończyć. Słonie troszeczkę się oddaliło od swojej artylerii, ale no... Druga strona produkuje wyłącznie tarczanki przeciwlotnicze, więc... To i to pizza. Nie wiem, dlaczego on robi same taczanki. Aha, bo on na razie nie poulepszał budynków do piechoty. Okej, Chińczycy spamią tą milicją. Okej, pojawiły się jakieś lekkie czołgi Fractiona, ale to są 2 FT-17, nie lekkie czołgi. Jest dużo milicji, ale ta milicja nic nie zrobi. Jestem pewien, że ona nie zrobi absolutnie nic. Nie dość, że jest za bardzo rozdzielona. Chociaż te słonie też się trochę rozdzieliły, kurczę. No, to był błąd. Jednak ta milicja coś zrobiła. W takich okolicznościach przyrody. Ej, i ta milicja, jeżeli ta milicja to zaora, to szczerze powiedziawszy będę nieco zdziwiony. Okej, pojawili się jacyś żołnierze, partyzanci rosyjscy. 2 razy FT-17, no i kurczę, szczerze mówiąc, ta ofensywa... Nie, no jednak jeżeli poradzą sobie z milicją, to przetrwają, nie? I ta ofensywa będzie kontynuowana, ale szczerze mówiąc, tej milicji tu się zrobiło naprawdę dużo. Foton robi cud świata i myślę, że to może być to. Po drugiej stronie lekkie czołgi czyszczą powolutku. Okej, no ta ofensywa tu została zaorana. Nie do końca.
No dobra, co tu się dzieje? Ostatecznie ofensywa została chyba zamknięta tymczasowo, bo pojawiły się jakieś moździerze. Mamy nadal tarczanki przeciwlotnicze, które no skutecznie nakradzą sobie z balonami. Ale w sumie Rosja to jest jedyna frakcja, która ma kontrę na balony. Taką stricte kontrę, nie? To jest trochę bolesne, że trzeba mieć Rosję, żeby skontrować hordy balonów. To jest trochę bolesne. Chyba, że jacyś może tureccy snajperzy? Okej. No i tu widzę, że czołgi zostały nieco odepchnięte. Mamy chińskich żołnierzy, którzy się przebijają. No, tu walka na morzu też taka trochę niemrawa, aczkolwiek balony w sumie sobie dobrze z tym radzą, no bo okręty, te konkretnie, kutry z KM-ami też nie mogą bić w powietrze. Więc tu garstka balonów jest w stanie naprawdę mocno zaszkodzić. Okej. Coś tu zostało zapingowane, główne budynki na pewno. No i ofensywa jednak idzie dalej. Jednak udało się zgasić moździerze, udało się zabić żołnierzy, milicję. No i ważne jest to, żeby te słonie się po prostu nie oddalały za bardzo od swojej artylerii. Myślę, że to wystarczy, żeby się przepchnąć bardzo, bardzo głęboko w te struktury nieprzyjaciela. No przyspieszam, bo na razie tutaj chyba wielkiej filozofii nie ma, w sensie... Okej, tu trochę balonów przeleciało, żeby tą milicję widzę, że która się tu grupuje stąd, bo tu jest sporo domów w ogóle poustawianych. Żeby tą milicję kasować. No i znowu słonie się troszeczkę daleko, trochę bardzo oddaliły od artylerii. Okej, pojawiły się moździerze. No i coś kasują te moździerze jednak, parę działek padło. I milicja wbija na plecy. No właśnie, jakby stały tutaj słonie cały czas na tej arcie, no to sytuacja byłaby ciekawa, znaczy w sensie całkiem korzystna, bo spokojnie słonie mogłyby bronić tej arty, a w tej sytuacji troszeczkę się oddaliły. No i arta została jakby sama sobie pozostawiona, aczkolwiek tu cały czas w sumie doszkalane są jakieś słonie, więc może nie tak zupełnie sama sobie. O, tu widzę, że artyleria się odpala, w sensie na wieżyczkach, wieże z armatami. I słonie znowu, okej, no ale moździerze też trzeba pozabijać w zasadzie, więc... O, trochę się zaklinowały. Jeden milicjant! Nie, to jeden robotnik zablokował te wszystkie słonie! Ej, no Heros! O, och, przebiły się. Jeden robotnik faktycznie, co on tu porobił? O, teraz taczanki przeciwlotnicze blokują. Już lekkie działa praktycznie mają zasięg na świątynię i to pizzy zresztą. Więc chyba najgroźniejszego gracza będą w stanie wyłączyć za chwilę z gry. Balony cały czas nad tą wodą sobie pomykają i niszczą produkcję, wydobycie w zasadzie chyba, nie? Okej, działa są na pewno w zasięgu. W tym momencie działa na 100% są w zasięgu. GG, pizza odpala GG, więc to jest chyba po grze ostatecznie. To jest chyba ostatecznie po grze. No tutaj Fraction odpala znowu 2 FT-17. Okej, no dobra, 4. Proxima też pisze GGWP, więc to jest po grze. Jest zwycięstwo w takim wypadku. Dobra, przyspieszam, bo to jest na pewno koniec. No tutaj już nie widzę szans, żeby drużyna czerwonych była w stanie jakoś, wiecie... O, tutaj po drugiej stronie coś się dzieje. Po drugiej stronie wody. Nowa Proxima też przegrywa. Więc już w tym momencie to jest koniec. 3 graczy zostało w drużynie czerwonej. Bóg też przegrywa. Tak, to jest koniec. GG! Dobra gra, naprawdę mega fajna gierka. Najlepsze było moim zdaniem to, że dużo się działo od samego początku, od samusieńkiego początku. Bo tutaj w IR, i to bardzo często tak w IR jest, stety czy niestety, czy oglądamy customowe gry, czy oglądamy drużynówki, czy nawet jak oglądamy rankedy. W IR gra bardzo często się sprowadza do tego, że powstaje jakaś linia frontu, co jest mega klimatyczne, takie historyczne rzecz bym powiedział. Powstaje jakaś linia frontu i cały czas jakieś jednostki są docelane na tą linię frontu i bardzo powoli te jednostki się przepychają. We wcześniejszych okresach jednak jest sporo, wiecie, wbijania na plecy, gdzieś tam przebijania się, zginie jakiś jeden gracz, później przepychają się do następnego, podchodzenie pod świątynię, a jak w IR już się zacznie podchodzenie pod świątynię, to zazwyczaj jest koniec. W IR czasami zdarzają się jakieś epickie desanty, coś w tym stylu. Ale generalnie, jak walczymy na lądzie, no to zazwyczaj się sformuje linia frontu i kto się przepchnie, ten po prostu wygrywa. Więc bardzo fajnie, jak w tych drużynówkach dzieje się coś od samego początku, tak jak właśnie tutaj. Bo no jednak, no wiecie, jak w IR się dzieje tylko akcja, no to wtedy, no cóż, patrzymy jak się przepychają i tyle. Zazwyczaj, choć nie zawsze.
trzeba to zaznaczyć, bo nieraz powtórki były tak epickie, jakieś desanty odchodziły, jakieś wiecie, cudowne obrony cudu świata, to się zdarzało. Ale zazwyczaj no właśnie tak to wygląda w IR, a jak się coś dzieje w średniowieczu, późnym średniowieczu, w epoce kamienia i tak dalej, no to powtórki naprawdę nabierają kolorów. I tutaj było mega epicko. Dzięki serdeczne za oglądanie, widzimy się w następnym odcinku. Dzięki Matiemu za nadesłanie tej powtórki. Do zobaczenia. Czołem!